drugą rzeczą, którą jest stan na uwielbieniu. Jest to scena z filmu. Przede mną jest ściana, są drzwi, są drugie drzwi i film to jest film akcji. Bardzo lubię filmy akcji. Jesteśmy w bloku. Jedne drzwi, normalne drzwi wyjściowe w Stanach USA, w Ameryce, to są drzwi drewniane. Zwykłe drzwi drewniane, które można wyważyć butem. Są też drugie drzwi i są to drzwi do kryjówki CIA. I teraz tak, te drzwi różnią się tym z wyglądu takiego fizycznego, że mają tylko takie trzy okrągłe u góry śrubki. Jakby ktoś tam podszedł, nie poznałby różnicy, że to są normalne drzwi. Wyglądają jak normalne. Natomiast jak się wejdzie do środka tej kryjówki, można zobaczyć, że te drzwi drewniane są tylko do połowy. Od drugiej połowy to jest stal. Stal, który nie da się wyważyć. I teraz ten zabójca, który chciał dotrzeć do tej kryjówki, zobaczył te drzwi i widzi, że nie ma z nimi szans. I teraz dlaczego chcę o tym powiedzieć? Ponieważ Bóg mi powiedział w ten sposób. Sami decydujemy, na przykład poprzez grzeszenie, czy otwieramy dane drzwi, czy je zamykamy. Nasze drzwi właśnie są jak do tej kryjówki CIA. Są nie do wyważenia. W momencie, kiedy demony je widzą, one wiedzą, że nie przejdą przez nie. Chyba, że my otworzymy drzwi. W momencie, kiedy my otworzymy drzwi, nic nie stoi na przeszkodzie. Ale w momencie, kiedy te drzwi są zamknięte, to demony wiedzą, że tamtędy się nie dostaną. Amen.